Cześć Wam, witam cieplutko w poniedziałek. U mnie prace ogrodowe, a w ogrodzie zimowym zakwitł kaktusik. Słoneczne dni to i kaktusy zaczynają kwitnąć. Idziemy zobaczyć, co tam w ogrodzie. Kwitnie sobie ładnie portulanka. Ona sama się wysiewa. Siewki wschodzą bardzo późno, bo czasami nawet końcem maja. Mają takie małe igiełki, także trzeba uważać. Jeżeli ją macie, ona się ładnie wysiewa. Obok zakwit ponownie penstemon. Tutaj widać już nasienniki, a ten kwitnie. To jest z tych miniaturek, malutki, niziutki. A tam opuncja zaczyna szykować nasiona, przekwitła. Można pobierać jeszcze człony opuncji, to jest ostatni dzwonek. Podsuszyć 3 dni. Nawet do tygodnia można suszyć jej człony, po prostu obkręcamy, podsuszamy i kładziemy na suchą ziemię, ona się sama ukorzeni. Tu mamy wilczomlecz przywieziony z Chorwacji. W tamtym roku zimę przetrwał idealnie, pięknie kwit. On dorasta tak do 1,60 m, ma takie żółte kwiaty. W tym roku niestety mimo lekkiego okrycia, mogła mocniej nakryć, ale zima solidna była i przymarz. Odbija nam od zera. Siewki ma już bardzo duże. Także w tym roku zrobimy mu bardziej takie osunięte, taki daszek. Tutaj zobaczcie, jakie siewki bardzo duże. Obok zaczyna szykować nam się liriope. Tutaj ma już schowany ładnie kwiatostan. One bardzo wysoko nam wyrosną. Ciemne, takie fioletowe ma kwiaty. Ten oczywiście zostanie zabrany, wilczomlecz. Tutaj kwitną nam róże ścięte niziutko. A tutaj pomału wszystko idzie spać. Tutaj aster płożący nam wyszedł na kostkę. Będzie bardzo biały, czysty dywanik. Kwitnie na biało, jeszcze nie ma pączków. Między nimi tutaj mamy schowany, jeszcze wyjdzie nam zimowit taki pełny. Usuwamy, co robimy w ogrodzie? Usuwamy z irysów takie uschnięte, chore liście. Brzydko wygląda to dla estetyki, ale także również nie roznosimy różnych chorób, ponieważ grzyb w tym roku w lesie u mnie nie ma, ale na ogrodzie jest ich bardzo dużo. Także usuwamy. Możemy nawet wziąć nożyczki, bardzo nisko ciąć iryski, nic im nie będzie. Także tutaj czekamy właśnie na dywan astra porzącego. Wyczyściliśmy również podbasio. Tutaj rośnie nam pałczycha, fuksja. Tutaj oczywiście później jest budowana buda. Liliowiec kwitnie nam ponownie. Tu akurat już się kwiat zamyka. No i żeśmy ścinali mu chore liście, ponieważ po co robić oprysk, jeżeli i tak liście pójdą do usunięcia. Ale zobaczcie, jak ten grzyb atakuje. Te też również trzeba jeszcze pousuwać. Tu z drugiej strony pod iglaczkiem szykuje nam się zimowit biały. Już też również nam wychodzi tutaj. To są oznaki jesieni. I z zeszłego roku była tu wsadzona męczennica, niczym nie nakrywana. Zobaczcie, dopiero teraz zaczyna startować i zaczyna się piąć. Także jakby miała takie solidne okrycie, na pewno już w tym roku by ładnie kwitła i się wspięła, tak zaczyna nam od nowa. Tu mamy liście z bananowca. Tu mamy tamarillo, żeśmy sobie przenieśli. Tutaj iglaka trzeba przycinać. Już zaczęłam formować go na bonsai. Też nie za bardzo, żeby na jesień ciąć iglaki, ponieważ cięcie iglaków powoduje, że je pobudzamy do wzrostu, a to one mają już się zabliźnić rany, żeby nam iglaki nie chorowały. Także też już ostatni dzwonek, żeby przyciąć je na bonsai. Rutewka zmienia nam barwę na jesienną. Będzie zdobić nam żółtymi listkami. To jest rutewka dwuskrzydłowa. Jeszcze stara nam się ładnie zakwitnąć. I oczywiście zaczyna szykować nam tutaj nasiona, które bardzo ładnie wschodzą.
Posiewek mamy też bardzo dużo, ponieważ w tamtym roku nam nasionka poopadały. Także tutaj zobaczcie, mamy siewki i one już na drugi rok zakwitną. To są siewki właśnie. Jeszcze nie czyszczone, ponieważ ciężko mi tu czyścić. O, która mi spadnie. Zobaczcie, ile ich tu powschodziło, jak się rutewka powysiewała. Jest bardzo podobna właśnie do orlików, ale ma ciut inne listki, ponieważ ona ma listki takie bardziej powycinane. Tutaj mamy kaliodorę. Obok niej tutaj, aha, zobaczcie, ma dwa nasienniki. Ciekawe, czy one dojrzeją, czy została zapylona. Tutaj między nimi wyłożyła się nam belamkandra. Jeszcze nasion nie pokazała. Tak kwitnie, a tu mamy torebki nasienne. Jeszcze nie. Nie gotowa do zbierania. Te torebki nasienne się otworzą i na pręcikach będzie miała takie czarne perły, czyli jej nasionka. Też również sama się wysiewa. Nie trzeba chować sadzonek, przykrywać. Także zimuje ładnie w gruncie. Tu mamy pospornicę japońską z nasionka. Bardzo ładnie się zagęściła. Wysiana chyba w 2018 roku, chowana również do ogrodu zimowego razem z bananami, ale jeszcze nie kwitła. Mam nadzieję, że uda mi się ją utrzymać, ponieważ ma małą doniczkę i może kiedyś nam zakwitnie. Tutaj narzekałam, że mieczyk abisiński ma tylko jeden kwiat. Zobaczcie, jednak jest i drugi, ale i tak słabo w tym roku. Bardzo mało mają. Ogólnie u teściowej to te z cebul wychodzą i begonie. I wyobraźcie sobie, że dopiero teraz się wybudzają. Także źle to ten rok wróżył dla naszych roślin. Nie wiem, czy słyszycie, jak świerszcz ładnie gra. Tu mamy jakardane w jednej doniczce. Tu mamy jakardany w drugiej doniczce. Też duże, ładne krzaki z nasion, ale też niestety jeszcze nie chcą zakwitnąć. Nie wiem, czy się doczekam, czy się ich pozbędę, ponieważ duże już drzewa porosły. A tutaj miejsca nie ma gdzie chować. Dziwidło jeszcze pięknie. Riviera dziwidło ładnie jeszcze się trzyma. Późno wyszło, także mam nadzieję, że nie zakwitnie mi tak jak co roku w marcu, bo samo się wybudzało. Tutaj mamy rozplenicę japońską, już czas na kwiaty w trawach, ale jeszcze u niej nie widzę. W tamtym roku był bardzo suchy rok. O, przepraszam, zobaczcie, zaczyna się. Także będzie piękny, widać pączka. Także już zacznie nam kwitnąć. W tamtym roku było tak sucho, że bardzo mało miała kwiatów, a pięknie się prezentuje aż do zimy, ponieważ jej kłosy ładnie wyglądają, jak nawet przymrozek je przychwyci. A tak, co jeszcze? A, widzę, aster orzota nam zakwit, więc pokażę wam, jak wygląda asterek. Na astry jeszcze jest czas jesienny, ale to jest pierwszy żółty aster orzota. Bardzo delikatne ma kwiatuszki i daje takiego słoneczka na rabacie. Tutaj żeśmy pozbyli się jednej trawki, która nam się rozlazła, brzydko wyglądała i przesadziłam sobie kiedyś. Na wiosnę kupiłam sobie klonika palmowego i tak rósł w cieniu. Został przesadzony. Teraz jest bardzo fajny moment na przesadzanie, ale pamiętajcie, słoneczko świeci, trzeba podlewać. I na koniec kirengishoma dłoniasta. Jak pomyliłam nazwę, przepraszam, ale dla mnie jest to ciężka nazwa. Też już zaczyna nam się rozwijać. Ma tutaj bardzo mało miejsca, ale przynajmniej utrzymuje pączki. W kilku miejscach ją miałam. Nie lubi zbyt dużego słońca i nam po prostu padała. U mnie tej rutewki dwuskrzydłowej bardzo dużo, bo się wszędzie porozrastała i wysiałam z moich nasion. I mam bardzo jasny, prawie pod biały kolor, także będzie nowa kolorystycznie. Ja zaraz wam uchwycę, jak on ma kolor.
O, taki ja kolor właśnie w tej chwili widzę, a wy dopiero ją widzicie, jak przyciemnię ekran. Taka zwiewna chmurka. Tu jest sadzonka z tamtego roku, także jeżeli stworzycie jej idealne warunki, zakwitnie na drugi rok od razu po wysiewie, wysiewam ją wprost do gruntu, albo wiosną na parapecie przyspieszamy sadzonki. No dobra, kochani. O, taki obraz to fajnie wygląda, bo się kolory ładnie mielą. Mienią. Dobra, no to do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć wam.